W kartezjańskim układzie współrzędnych XY punkt minus 8, 6 jest punktem przecięcia prostych o równaniach. Żeby wskazać prawidłową odpowiedź w tym zadaniu, czyli parę dwóch prostych, na przecięciu których leży ten punkt, to najłatwiej chyba będzie podstawiać kolejno do wszystkich tych równań pod x i pod y współrzędne tego punktu, czyli pod x minus 8 i pod y 6 i sprawdzać, w którym podpunkcie, a, b, c czy d, oba równania wyjdą prawdziwe. Na przykład sprawdźmy podpunkt a po kolei. 2 razy x, czyli 2 razy minus 8 plus 3 razy y, czyli 3 razy 6, to się równa 2. Czy to jest równanie prawdziwe? Minus 16 y, plus 18, rzeczywiście, to się równa 2, czyli to równanie jest OK. No to sprawdźmy jeszcze drugie równanie. I minus x minus minus 8 to jest 8, plus y, czyli plus 6. Czy to się równa minus 14? No nie, to jest sprzeczne. Tutaj jest źle, to jest 14, a nie minus 14, czyli podpunkt a jest zły. No i tak po kolei sprawdzamy wszystkie podpunkty. W b mamy 3 razy minus 8, plus 2 razy 6, to się równa minus 12. Czyli tu mamy minus 24 plus 12, rzeczywiście to jest minus 12. I drugie równanie, 2 razy x, 2 razy minus 8 plus 6, po prostu plus y, czyli plus 6. Czy to się równa 10? Czyli mamy minus 16 plus 6. To tutaj mamy minus 10, a nie 10, czyli tutaj też mamy. Z źle, to było ok, ale, ale drugie równanie jest złe, no to pod punkt C sprawdzamy. x plus y minus 8 plus 6, czy to jest minus 2? Tak, minus 2 po lewej stronie, minus 2 po prawej, tu jest dobrze. I trzecie, minus 8, minus 2 razy 6, czy to jest 4? No nie, to jest jakaś już duża ujemna liczba, nie, na pewno niedodatnia, czyli tu jest źle. No to w takim razie pod punkt d pewnie jest dobrą odpowiedzią. x minus y, czyli minus 8, minus 6 to jest minus 14. Tu jest ok. I drugie równanie minus 2x, czyli minus 2 razy minus 8 plus y, czyli plus 6, czy to jest 22? Minus 2 razy minus 8 to będzie na plusie 16 plus 6, to rzeczywiście to jest 22. Czyli dopiero w podpunkcie D oba równania są spełnione dla takiego punktu, czyli to jest poprawna odpowiedź w tym zadaniu. No niestety sporo trzeba było się tu naliczyć. Czasami jak trzeba tak podstawiać jakieś liczby do równań, to chyba najlepiej zaczynać od tych ostatnich, bo zazwyczaj w takich zadaniach umieszczają prawidłową odpowiedź na końcu, żeby się sporo naliczyć, zanim się znajdzie dobrą odpowiedź. Aczkolwiek nie ma reguły. No, kwestie szczęścia, czy się zacznie od tej pary, która spełnia warunki, czy od tych złych. No, tak czy inaczej, w ten sposób możemy rozwiązać takie zadanie.